dobry. Witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że znów mogę podzielić się z Państwem moimi przemyśleniami. W tym tygodniu chciałbym dać odpowiedź na jeden z pytań, które otrzymałem od internautów, pytając, dlaczego głosowałem za pani Wandy Nowickiej na stanowisko wicemarszałka Sejmu. Głosowałem pomimo faktu, że nie zgadzam się z tą panią, jej pomysłami, uważam za, delikatnie mówiąc, nie do przyjęcia, ale uważam, że sytuacja, kiedy w demokratyczne wybory ruch Palikota otrzymał trzeci wynik w Sejmu, to oni mają prawo mieć swojego wicemarszałka. To ruch Palikota, klub ruch Palikota decyduje, kto będzie ich reprezentował. I z tego samego powodu uważam, że jako poseł, że powinnam jakby poprzeć kandydaturę ta osoba, który został nominowany przez ruch Palikota. Co nie oznacza, że ja popieram pomysł pani Wandy Nowickiej. Uważam też, że argumenty, które były używane podczas tej dyskusji, były dla mnie trochę dyskusyjne, gdyż uważam, że nie można obciążyć pani Nowickiej za winy dorosłego syna. Uważam, że każdy bierze odpowiedzialność za siebie i nie można używać argument czy uzasadnienie, że skoro jej syn tak powiedział, że ona jest za to winna. Oczywiście w jakiejś mierze, bo to ona wychowała syna, ale nie można obwiniać pani Nowickiej czy obarczać jej winy za to, co jej syn dorosłego obecnie robi. Kończąc, chciałbym apelować do koledzy i koleżanków posłów do tego, abyśmy nauczyli się różnić się pięknie. Możemy się różnić, możemy się spierać, ale nauczmy się szanować naszego oponenta. To naprawdę pomoże poziom dyskursu politycznego, sprawi, że nasze dyskusje i nasze obrady będą bardziej merytoryczne, aniżeli karykaturalne. Dziękuję bardzo.